Czym tak naprawdę jest ekonomia społeczna, jak powinna funkcjonować i jak ją rozwijać w naszym regionie? Odpowiedzi na te kluczowe pytania szukali uczestnicy pierwszych świętokrzyskich targów ekonomii społecznej, które odbywały się 1 i 2 grudnia w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach w ramach projektu Prospołeczne Świętokrzyskie. Chcemy w tej ekonomii społecznej widzieć przedsiębiorców, chcemy widzieć biznes, chcemy widzieć samorządy, chcemy widzieć wszystkie organizacje pozarządowe, które rzeczywiście ten wielki proces tworzenia ekonomii społecznej i takich rzeczywistych wymiarów chcą tworzyć, chcą w tym uczestniczyć. Projekt, który realizujemy, jest właśnie takim projektem prospołecznym. Przede wszystkim chcemy edukować ludzi w ramach tego projektu, jeździć w Polskę, zobaczyć, podglądać innych, jak oni realizują różnego rodzaju pomysły i implementować je. Realny wymiar ekonomii społecznej to między innymi prowadzący działalność gospodarczą fundacje, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej czy centra i kluby integracji społecznej. W Świętokrzyskim działa ich łącznie prawie 400. W dobie czasu, kiedy mamy duże korporacje, które walczą na globalnych rynkach, pojawia się realna przestrzeń też w dziedzinach, których te duże firmy się nie interesują, bo nie widać tam perspektyw na maksymalizację zysku, na funkcjonowanie właśnie takich mniejszych podmiotów, które dostrzegają te problemy osób wykluczonych i które zarobione pieniądze w rozmaitej dziedzinie, bo to może być dzienny dom pobytu, czy to może być stołówka przy jakimś zakładzie, środki wypracowane właśnie są przeznaczane na te cele. Podmioty, które w tej dziedzinie osiągają największe sukcesy, samorząd województwa postanowił wyróżnić statuetkami świętokrzyskiego lidera ekonomii społecznej w dziedzinie biznes, podmiot i samorząd. Wśród samorządów tytuł ten przypadł gminie Łoniów, gdzie dzięki klauzuli społecznej w zamówieniach publicznych wiele z zadań realizują podmioty socjalne. Gmina współpracuje przy tym z tamtejszą spółdzielnią Łonowianka. Najlepszym biznesem prospołecznym uznano włoszczowską firmę ZPUE, która pomaga mieszkańcom m.in. poprzez własną fundację i wolontariat. Z kolei najlepszym przedsiębiorstwem została spółka Allozaur, działająca m.in. w branży ogrodniczej. To pierwszy taki podmiot non-profit w Polsce. Mamy też drugie fajne wyróżnienia dla 4 podmiotów ekonomii społecznej. Jest to nadanie znaku certyfikującego, znaku promocyjnego ekonomii społecznej Zakup Prospołeczny. Też bardzo ważne wyróżnienie dla tych podmiotów z tego względu, że będą mogły one na swoich produktach i usługach zamieszczać znak, który będzie je wyróżniał spośród innych podmiotów. To są zazwyczaj produkty i usługi bardzo dobrej jakości, nie umniejszające spośród innych produktów tradycyjnych przedsiębiorstw, a ktoś, kto kupować je będzie miał świadomość tego, że jest społeczny odpowiedzialnie, że kupuje coś, co wyprodukowały osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Wydarzeniu przez cały czas towarzyszy kiermasz ozdób świątecznych. To również jeden z realnych wymiarów tego, czym w praktyce jest ekonomia społeczna.